Świetlica na osiedlu Armii Krajowej obecnie znajduje się nad lokalem restauracji Roma, oczywiście w spółdzielczym pawilonie nr 16. Warunki lokalowe znacznie się poprawiły. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorami mają teraz do dyspozycji dużą salę i kuchnię. Jest też pokój zabawowy dla dzieci. Zajęcia zostały wznowione w październiku. Placówka jest czynna w każdy wtorek i piątek. Zajęcia zaczynają się o 11. Podobnie jak w spółdzielczym domu kultury, tak i tutaj działają sekcje dla dzieci Mama, Tata i Ja oraz aktywności twórczej. Dzieciaki wykonują pracę plastyczne, zgodne z cyklem zajęć i uroczystości, śpiewają piosenki, tańczą, bawią się i angażują w wykonywanie zadań z zakresu aktywności fizycznej. Są też sekcje dla dorosłych. Niedawno w klubie świętowano Światowy Dzień Seniora, symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi w dojrzałym wieku. Jesteśmy bardzo zadowolone, że otworzyli nam ten klub z powrotem, bo w domu żeśmy były bardzo takie smutne, a teraz no tu jest bardzo fajnie. Spotykamy się, śpiewamy, każda coś tam powie, jakieś uwagi czy przepisy, na przykład coś gotujemy, no czy pieczemy właśnie, no. I jesteśmy bardzo zadowolone i chciałybyśmy, żeby to tak było dalej, ten klub. Czy życie senioralne jest ciekawe, czy nie? No, proszę. Bardzo ciekawe, wesołe, jeśli jak się ma przyjaciela, no to już więcej, nic nie potrzeba, żyć dalej. No i cieszyć się życiem, zdrowiem. No i co jeszcze? Mieć przyjaciół, koleżanki. Bardzo się cieszymy, uśmiechamy się do siebie. No co jeszcze? Podpowiadajcie koleżanki mi. I czekamy właśnie na te spotkania. Mamy no i... 2 razy w tygodniu, jesteśmy bardzo zadowolone. Czekamy zawsze, bo jednak jak się wychodzi z domu, to jest zupełnie inaczej. Spotykamy się w Biedronce, w Sezamie, w sklepie, na ulicy, z kościoła, jak idziemy z różańca. Też się spotykamy, umawiamy się, przyjdź do, będzie klub. Pierwszy, pani Asia już wszystko naszykowała, czeka za nami. I jesteśmy szczęśliwi, że pani Asia jest z nami. Bardzo ją kochamy, dba o nas, mamy wszystko, co nam potrzeba. Troszkę odwagi. Chęci, przede wszystkim chęci, reszta się samo poukłada. A czy poznała pani tutaj jakieś osoby, które teraz towarzyszą w życiu takim osobistym, bardziej przyjaciół? No my to się znamy tutaj bliziutko, bo to jest osiedle, to także no i wszyscy jesteśmy ze spółdzielni mieszkaniowej, nie? Także no to jest takie duża rodzina. Ważna jest oczywiście integracja seniorów i umacnianie więzi międzypokoleniowych. Z okazji święta wszystkie seniorki otrzymały słodkie upominki. Członkinie klubu lubią śpiewać piosenki, sprawia im to dużą radość. Jestem sobie. W klubie nawiązało się już wiele przyjaźni i wartościowych relacji. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe, które muszą przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa ściśle związanych z pandemią koronawirusa.